Jedzy i Trzygodni bracia w kapłaństwie z księdzem kanonikiem proboszczem. Drodzy siostry, bracia, rodzice, rodzice chrzestni, świadkowie bierzmowania oraz wy, drogie dziewczęta i chłopcy, którzy macie za chwilę do tego sakramentu przystąpić. Wszyscy drodzy memu sercu, siostry i bracia. Za chwilę po tej homilii rozpocznie się rytm udzielania tego sakramentu. Zacznie się on od szczególnego dialogu między mną a wami. W imieniu Kościoła będę pytał każdą i każdego z was osobna, choć będziecie odpowiadali równocześnie, o waszą wiarę. Najpierw o wiarę w Boga. Pytanie będzie brzmiało, czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? I tak się składa, że dzisiejsze pierwsze czytanie z Księgi Ageusza mówi nam wiele, bardzo wiele o Panu Bogu. A to dlatego, że jest to opowieść o wydarzeniu, które miało miejsce w dziejach synów Izraela. Bardzo konkretne wydarzenie, będące zwieńczeniem dramatycznych dla Izraelitów dziejów zawartych między rokiem 586 a 538, przed narodzeniem Pana Jezusa. Otóż na skutek swoich zdrad, lekceważenia prawa Bożego, składania hołdu pogańskim bożkom, Bóg zesłał karę na Jerozolimę, jej mieszkańców i mieszkańców okolicznych regionów Judei. Karę, którą zapowiadał poprzez proroków. Ale ludzie lekceważyli sobie to, co mówili prorocy, zwłaszcza Jeremiasz. Więc właśnie w roku 586 na Jerozolimę najechały wojska króla babilońskiego, jednego z głównych władców ówczesnego świata. Babilon był potęgą tamtego regionu, a z drugiej strony taką potęgą był Egipt. Palestyna leżała między jednym a drugim mocarstwem. Jerozolima została zburzona, zdobyta, zburzona. Zburzona została także świątynia, którą kilka wieków wcześniej wzniósł król Salomon. Wspaniała, będąca prawdziwym cudem architektury ówczesnego świata. A ludzie zostali uprowadzeni, mówiąc językiem dzisiejszym, deportowani do niewoli babilońskiej. Jednakże w roku 538 niemal z dnia na dzień runęło Królestwo Babilońskie. Władzę w tym regionie przyjęli królowie perscy. I oni pozwolili Żydom na powrót do siebie, do ojczystego kraju. Pozwolili także odbudować i Jerozolimę, i samą świątynię. Ale jak to zwykle bywa, pierwotny entuzjazm mija bardzo szybko. Ludzie zajęli się przede wszystkim budowaniem własnych domów. O świątyni, o jej odbudowaniu nie myśleli za wiele. Było tylko mniej lub bardziej wzniosłe miejsce, na którym składano ofiary Najwyższemu. I właśnie w takim czasie
pewnego zniechęcenia, zwątpienia we własne siły, poczucia bezradności, zwraca się do ludu izraelskiego prorok Ageusz i przypomina im, kim naprawdę dla nich jest Bóg, jak się nimi ciągle opiekował, zwłaszcza wtedy, kiedy wychodzili z niewoli babilońskiej, jak im teraz pozwolił powrócić znowu do ojczyzny z kolejnej niewoli babilońskiej. I stąd te słowa: nabierzcie ducha. Nabierz ducha, arcykapłanie Jozue, synu Jozadaka. Nabierz ducha, cały ludu ziemi, do pracy. Ja jestem z wami. Nie opuszczam was. Nawet w chwilach trudnych jestem z wami. Jestem dla was prawdziwie ojcem. Nie możecie zapomnieć o tym, że nawet w największych doświadczeniach o was nie zapomniałem. Pokładajcie we mnie ufność i zacznijcie budować świątynię na wzór tej poprzedniej, wspaniałej, która została wzburzona. Pierwsze czytanie zatem z Księgi Ageusza mówi nam, kim jest nasz Bóg, który jedynie jest Panem dziejów świata i ludzkości, i to na skutek Jego zarządzeń władcy, którzy uważają się za tych, którzy rządzą całym światem, upadają niemal z dnia na dzień, a ci, którzy czują się słabi, nieporadni, bezbronni, mogą wznosić wielkie dzieła. Taka jest prawda o Bogu. Padnie dzisiaj, za chwilę, kolejne pytanie. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? A przecież czytana przed chwilą Ewangelia mówiła właśnie o tym, kim Jezus Chrystus jest. Ta niezwykła scena, którą nam przekazał w swojej Ewangelii święty Marek, scena, która rozegrała się na północy Palestyny u źródeł Jordanu, kiedy to Pan Jezus zapytał apostołów, za kogo uważają mnie tłumy. A gdy padły odpowiedzi, no jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, inni mówią, że to któryś z proroków zmartwychwstał, Pan Jezus zapytał ich bezpośrednio: a wy za kogo mnie uważacie? I wtedy Piotr w imieniu wszystkich pozostałych apostołów powiedział: za Mesjasza Bożego, za tego, który przyszedł do nas w imieniu Boga, za tego, który był zapowiadany przez proroków po to, aby odnowił życie synów Izraela. I Pan Jezus to ich wyznanie ustami Piotra uzupełnił zapowiedzią tego, co go już niedługo miało spotkać w Jerozolimie. Syn Człowieczy będzie musiał wiele cierpieć, będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów, uczonych w piśmie, będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. To jest prawda istotna
o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, który dla nas i dla naszego zbawienia przyszedł na świat, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Za chwilę także zapytam was o to, czy wierzysz, czy każdy z was, drogie dziewczęta i chłopcy, kandydaci do bierzmowania, czy wierzycie w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego za chwilę macie otrzymać w sakramencie bierzmowania, podobnie jak apostołowie otrzymali go w dzień Pięćdziesiątnicy. Czy wierzycie w trzecią osobę Trójcy Przenajświętszej, która jest więzią miłości Boga Ojca z Jego jednorodzonym Synem, Jezusem Chrystusem? I na koniec padnie pytanie o waszą wiarę w Kościół, w obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne. A przecież ta wiara w Kościół została niejako, znalazła swoje fundamenty właśnie wtedy u źródeł Jordanu. Bo to, cośmy słyszeli przed chwilą z Ewangelii świętego Marka, zostało niejako przedłużone poprzez to, co przekazuje nam święty Mateusz, kiedy to Piotr w uznaniu za to swoje wyznanie wiary usłyszał jakże wspaniałe słowa Pana Jezusa. Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Ty jesteś bowiem Piotr, czyli skała. I na tej skale zbuduję Kościół mój i bramy piekielnego nie przemogą. I Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. A co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. To, co się dzieje tu w Kościele, jest już zapowiedzią tego wszystkiego, co będzie waszym uczestnictwem w niebie, w szczęśliwości wiecznej. A wszystko to jest zbudowane właśnie na wierze Piotra, na jego wyznaniu. To wyznanie Piotra, że Chrystus jest Bożym Synem, Zbawicielem świata i Odkupicielem człowieka, jest treścią wiary całego Kościoła. Wiary przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Będę was, moi drodzy, drogie dziewczęta i chłopcy, o tę waszą wiarę każdej i każdego z was pytał. I w odpowiedzi ostatecznie na te wasze słowa, będące wyznaniem wiary, powiem raz jeszcze jako biskup, potwierdzając to, czym żyje Kościół, jaka jest jego wiara. Powiem, taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Taka jest nasza wiara, odziedziczona od apostołów poprzez kolejne pokolenia chrześcijan składających się na wielkie dzieje Kościoła trwające prawie już 2000 lat. A wy, drogie dziewczęta i chłopcy, jesteście kolejnym pokoleniem tej wiary Kościoła. Otrzymaliście ją w zalążku podczas przyjęcia przez was sakramentu Chrztu Świętego. Ta wiara w was dojrzewała, z nią i nadzieja, i miłość,
wtedy, kiedy wasi najbliżsi uczyli was pierwszych znaków wiary, znaków krzyża, kiedy uczyli was pierwszych modlitw. Ta wiara dojrzewała w was z chwilą przyjmowania, przygotowania i przyjmowania sakramentów pokuty i pojednania, a potem pierwszej komunii świętej. Ta wasza wiara dojrzewała także poprzez ten szczególny sposób waszego przygotowywania się do sakramentu, który przyjmujecie dzisiaj. W takich bardzo szczególnych, domowych warunkach, w małych grupach, gdzie rozmawialiście o wierze, gdzie mogliście konfrontować to, co wam mówiono o życiu, życiu wiarą, z ludźmi, którzy starają się tą wiarą żyć na co dzień i którzy chcą wam dalej towarzyszyć we wzrastaniu w wierze w kolejnych latach. Ale jesteście już, moi drodzy, na tym etapie dojrzewania i świadomości wiary, że każda i każdy z was może na moje pytanie, które za chwilę będę wam stawiał, powiedzieć: wierzę. Powiedzieliście przed chwilą na moje pytanie, dlaczego ten sakrament przyjąć pragniecie, że chcecie otrzymać Ducha Świętego, aby was umocnił. Umocnił w mężnym wyznawaniu wiary i w życiu według zasad tej wiary. Bo istotnie człowiek skazany na siebie, na własne siły, jest istotą słabą, może mieć wspaniałe pragnienia, a bywa, że nieraz wobec pierwszych trudności już się zniechęca, już załamuje, już się odwraca. Natomiast jeżeli jest otwarty na dary Ducha Świętego, męstwa, mądrości, umiejętności, rozumu, dobrej rady, pobożności, bojaźni Bożej, jeśli chce żyć tymi darami, okaże się mężny i wytrwały, będzie stawał się prawdziwym świadkiem wiary. Będzie nią nie tylko żył, ale będzie o niej świadczył wobec innych i będzie się starał tę wiarę przekazywać innym jako swój osobisty, a jednocześnie skarb całego Kościoła. Patrzę na was, moi drodzy, drogie dziewczęta i chłopcy. Na waszych piersiach wiszą krzyże. Ja je za chwilę poświęcę. Ale te krzyże, po pierwsze, są widoczne. Widoczne dla nas wszystkich, którzy na was patrzymy. Chodzi o to, żeby w waszym dalszym życiu te krzyże nie zginęły. Żeby one były przede wszystkim głęboko wryte, zapisane w waszych sercach. Bo krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa mówi prawda o cierpieniu, ale mówi także o zwycięstwie Chrystusa nad złem, grzechem, kłamstwem, szatanem. Chrześcijanin to człowiek powołany, by osiągnąć zwycięstwo mocą Ducha Świętego poprzez to, że idzie za Chrystusem, że nie boi się losu Chrystusa, że dźwiga swój osobisty krzyż, czy osobiste krzyże z wiarą, że przyjmując to, co niekiedy jest trudne, niełatwe, przyjmując to z wiarą,
będzie mógł ten trud i to cierpienie przekuć na coś, co ma wartość przekraczającą przemijalność tego świata, że dźwigając razem z Chrystusem swój krzyż, dojdzie do życia wiecznego. A jeżeli jest głęboko w naszych sercach zakotwiczony krzyż Chrystusowy, to nie będziemy się wstydzili do Niego przyznawać także w chwilach, kiedy trzeba będzie dać wyznanie wiary. Będziemy umieli szanować ten krzyż w naszych domach, w szkołach, w szpitalach, w więzieniach, wszędzie tam, gdzie krzyż zobaczymy, a wiemy, Bogu dzięki, na naszej polskiej ziemi tych krzyży jest wiele. I zawsze będziemy obok nich starali się przechodzić z szacunkiem, ze czcią. Nie będziemy się wstydzili przed tymi krzyżami uklęknąć i modlić się. Co nie zawsze jest łatwe, jak wiecie, bo ten współczesny świat chce żyć tak, jakby Pana Boga nie było. I są ludzie, którzy chcieliby usunąć krzyż z przestrzeni publicznej naszego życia społecznego i narodowego. Jest wielkie zmaganie o krzyż. Taki to czas. Ale to zmaganie, moi drodzy, zaczyna się w naszych sercach. Jeżeli dla mnie osobiście, dla każdej i każdego z was, krzyż Pana Jezusa znaczy naprawdę wiele, to nigdy od Niego nie odejdziemy. I nigdy nie będziemy się Go wstydzić. I nigdy nie będziemy się od Niego odwracać. I nigdy nie powiemy, On nam jest niepotrzebny albo jest zawadą. Moi drodzy, drogie dziewczęta i chłopcy, kandydaci do bierzmowania, otwórzcie się na dary Ducha Świętego właśnie dlatego, aby dzięki Jego darom, dzięki Jego pomocy, ukochanie krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa ciągle się w waszych sercach i sumieniach pogłębiało. I abyście dzięki temu stawali się ludźmi prawdziwie dojrzałymi w wierze, a przez to także ludźmi dojrzałymi w waszym człowieczeństwie. Bo nie ma pełnego człowieczeństwa bez wiary w Pana Jezusa. Bo nie można siebie zrozumieć do końca bez Pana Jezusa. Bo On, z którym chcemy przejść przez całe życie, będzie nam zawsze błogosławił, ilekroć Go o to poprzez Ducha Świętego prosić będziemy. Niech ten dzień dzisiejszy dla was, moi drodzy, dzień bierzmowania, będzie początkiem jeszcze bardziej świadomej, jeszcze bardziej ufnej, jeszcze bardziej też radosnej drogi z Panem naszym, Jezusem Chrystusem, na życie wieczne. Amen.